Dzień dobry, Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Temat na dziś: dlaczego autysta może być zdiagnozowany jako osoba z wieloma zaburzeniami osobowości naraz? To jest problem polskiej psychiatrii. To jest problem trochę miejsca, w którym aktualna nauka psychiatrii i psychologii się znajduje. Trochę to jest problem ogólnego niedbalstwa i nieuctwa, jakichś takich jeszcze pozostałości po PRL-u, które skutkują tym, że jak 40 lat temu skończyłem studia, to coś znaczyło i po prostu i na tym pozostaje. Dla mnie to jest mentalność ciecia, no ale niektórzy ludzie ciągną na tym całą swoją samoocenę, no i po prostu się nie douczają najzwyczajniej w świecie. I ich klienci, w przypadku psychiatrii, psychologii, ich pacjenci padają tego ofiarami. To tak jakby kosmetyce na przykład stosować metody sprzed 40 lat, w onkologii, technologii. No jakoś nie bardzo ktoś jest zainteresowany pracą na komputerze sprzed 40 lat. A ja spotkałam psychiatrów, którzy tak, z diagnostyką wiszą te 40 lat temu. Baba, która uszkodziła Roberta i usiłowała uszkodzić również mnie, podała mi diagnozę dwubiegunowe zaburzenie osobowości. Czegoś takiego w ogóle nie ma. Ale gdzieś tam głęboko w latach 70. posługiwano się tym terminem. No serio. Podczas gdy cała psychiatria ma niewiele ponad 100 lat. Psychologia. Więc jest to nauka bardzo nowa, dyscyplina bardzo nowa, bardzo dynamicznie się rozwijająca. Bardzo nas tutaj wspomaga neurobiologia, która też jest nauką bardzo, bardzo świeżutką. I wielu ludzi ma po prostu wywalone na to, żeby się uczyć, douczać. Wielu ludzi ma nadęte superego, które po prostu, znaczy ego, które po prostu pozwala im spoczywać na laurach swojego magistra. Autystycy przy próbach diagnostyki płacą za to bardzo. Dlaczego? Generalnie w ogóle zespół Aspergera zaczęto, znaczy wykrył Hans Asperger, nazista, gdzieś tam w czasie wojny, coś tam zaczął badać. Gdy ja byłam dzieckiem, to o autyzmie się jeszcze nie mówiło w ogóle. Jakiś tam film amerykański był w polskiej telewizji o autyzmie. Moja mama stwierdziła, że to jest o mnie ten film. I tyle. I mimo, że było ze mną mnóstwo problemów i było tej diagnostyki po prostu, to nikt o żadnym autyzmie nie myślał, dlatego że ja mówiłam i rzadko waliłam głową w ścianę. Tak naprawdę to diagnostyka autyzmu w Polsce ma miejsce może od jakichś 10 lat i jest to diagnostyka dzieci, dorosłych nie bardzo. Dorosłych to jest jeszcze krócej. Ilość specjalistów, którzy w ogóle ogarniają temat, no jest taka jak ilość ludzi, którym się chce. Procentowy udział ludzi, którym się chce cokolwiek. Którzy mają na tyle pokory, żeby się douczać. Więc prawdopodobieństwo, że trafisz na kogoś, kto w latach 70. lub nawet na początku XXI wieku uczył się psychologii, psychiatrii i niczego się później nie douczył, jest bardzo duże.
że trafisz na człowieka, który ma w głębokim poważaniu w ogóle drugiego człowieka i widzi tylko numerek i odbębnia robotę, też jest ogromne. A zaburzenia osobowości to jest taka klasyka psychologii klinicznej i psychiatrii. Taka podstawowa diagnostyka. Taka po prostu. Najprostsze to jest. Najbanalniejsze. Nie trzeba się w ogóle wysilać. Bardzo dużo osób do mnie trafiło, które nie dostały diagnozy DDA, tylko od razu zaburzeń osobowości. W wieku, w którym osobowość jeszcze przez wiele lat będzie się kształtować. To pokazuje, jak bardzo jest to traktowane po macoszemu. I z autystykami jest podobnie. Zaraz dokładniej wytłumaczę, dlaczego. Przychodzi człowiek z dużym spektrum problemów. I machnąć mu diagnozę zaburzenia osobowości to jest po prostu. No tak. Albo zdiagnozuje coś, nad czym trzeba pracować, co wymaga od pacjenta. Może trafię, może nie trafię. Ryzykowne, ciężkie. A z drugiej strony mam opcję. Zaburzenia osobowości. Nic ci nie pomoże. Pst, dziękuję. Diagnoza odwalona. Przychodzisz po leki, psychoterapii z tobą nie trzeba robić. Generalnie nic już z ciebie nie będzie, bo tym są zaburzenia osobowości de facto. Jest jeden ośrodek leczący klinicznie zaburzenia osobowości w Polsce. Jest to ogromny problem buty i nadęcia. Ja dostałam diagnozę zaburzeń osobowości parę razy. Za każdym razem po 5-10 minutach rozmowy, w ogóle, gdzie to się nie tak robi, to się nie tak robi. Jeśli człowiekowi nie pomaga żadna terapia, żadna psychoterapia, żadna diagnostyka jest nietrafiona, to można mu to zdiagnozować, jeśli. W całej historii życia to zaburzenie się ujawnia. Przypadek, z którym mam do czynienia teraz, to kobieta, która moim zdaniem wykazuje ogromną ilość cech spektrum autyzmu. Była szczęśliwą, dobrze funkcjonującą osobą do czasu porodu. Po porodzie wszystko rypnęło. Nagle w wieku lat, nie wiem, 26, 29, jakoś tak, ona dostaje diagnozę zaburzeń osobowości. Dlaczego to jest zła diagnoza? Dlatego, że jeśli wcześniej nie było problemów, to osobowość się nie przestawia tak, bo osobowość to jest całe twoje ja. Wszystko, kim jesteś, to jest twoja osobowość i ona się nie przestawia. No ale dlaczego autystyka łatwo jest zdiagnozować jak osobę o zaburzonej osobowości? Po pierwsze, jesteśmy inni, dziwni. To od razu widać. Widać to w naszej mimice, w naszych spojrzeniach, w naszej melodyce głosu, w naszej gestykulacji. Już na pierwszy rzut oka coś jest inaczej. Wiele osób, które trafią na ten kanał, mnie nie znosi. Diagnozuje mnie od razu jako wariatkę. Wiele osób, z którymi mam do czynienia, od razu do mnie zachowuje się napastliwie, agresywnie. Dlaczego? Dlatego, że ja śmierdzę innością. Po prostu. Jak każdy autystyk. Ze mną jest coś nie tak. I nieważne, że ja nie uważam, że ze mną jest coś nie tak, tylko wszystko jest tak, jak potrzeba i tak, jak mi się podoba. Nieistotne. Mamy biologicznie zakodowane, że inne równa się nie chce. Więc zależnie od tego, na kogo trafisz, będąc autystą, możesz od razu wywołać
uczucie smrodu pod nosem kogoś z hiszpańskiej inkwizycji, a wiele takich osób jest w psychiatrii, ponieważ psychiatria to jest taka cudowna dziedzina, w której masz władzę nad drugim człowiekiem. Gigantyczną władzę mówienia ludziom, że są nienormalni. I niestety, ale ten zawód przyciąga wiele osób o naprawdę zaburzonych osobowościach, narcystycznych na przykład, dlatego że to jest zawód małego Boga. No więc tak, już coś na wstępie jest inaczej. Następnie okazuje się, że twoje myślenie, twoja inteligencja, twoje systemowe myślenie, ilość dostrzeganych przez ciebie szczegółów jest tak ogromna, że jeśli twój diagnosta tego nie ogarnia, to słyszy to jako bełkot. Autyści mają inny sposób postrzegania wszystkiego. O wiele bardziej szczegółowy, o wiele szerszy, o wiele bardziej skomplikowany i o wiele głębszy. A jeśli nie rozumiesz, co ktoś mówi, bo to jest zbyt skomplikowane, to brzmi ci to tak samo jak bełkot psychotyka. Nie odróżnisz, bo żeby ocenić czyjś wywód, to ty musisz być na poziomie tego wywodu, musisz go ogarniać. Jeśli więc trafisz na osobę, która ogarnia mniej od ciebie, a nie ma powodu, by psychiatra był równie inteligentny co ty na przykład, albo by myślał aż tak systemowo, widział aż tyle szczegółów, nie ma. Nie trzeba być omnibusem, żeby skończyć studia. Można być zwykłym kujonem, który mało rozumie. Więc możesz wyjść w oczach takiego diagnosty na osobę, która bredzi od rzeczy. Następna sprawa. Autyzm to są takie emocje jak myślenie. Nieograniczone, nieopanowane. Emocjonalność autystów, nie wiem jak to opisać. Kiedy już znamy psychologię i znamy siebie i jesteśmy jakoś ogarnięci, to jakoś z tymi emocjami dajemy radę. Ale autysta w stanie czystym to jest po prostu gejzer, wulkan skrajnie silnych emocji, skrajnie nieopanowanych. Jesteśmy wrażliwsi i emocjonalnie, i poznawczo. W efekcie często nie radzimy sobie z emocjami i to jest po prostu... Więc po pierwsze, nasze reakcje i nasze wchodzenie w interakcję drugim człowiekiem, no często wygląda na nieźle poświrowane, a nasze reakcje czasem mają siłę reakcji w chorobach psychicznych. Tak jest z emocjami i tak powiedziałam też poznawczo, czyli tak jest też z wrażliwością na bodźce, na światło, na dźwięk, na dotyk, na zapachy. Potrafimy odczuwać coś o wiele mocniej. Tak więc obraz autysty, który wali głową w ścianę, drze się, niszczy rzeczy, dostaje histerii, po prostu robi sobie krzywdę, to nie jest nic nietypowego. Jeśli nie jesteśmy nauczeni regulować swoich emocji, w ogóle ich rozumieć, od tego zacznijmy, a to jest po prostu nauka, to my się zachowujemy jak osoby po prostu nienormalne. Może nawet jesteśmy nienormalni, nie wiem. Kolejna sprawa. Autyści dojrzewają emocjonalnie późno. Głębiej, mam wrażenie, od wielu osób neurotypowych, ale późno przez to. Autyści nie znoszą zmian, więc przywiązują się do ludzi straszliwie. I teraz zróbmy przegląd zaburzeń osobowości. I porównajmy to z autyzmem. Schizoidalna, schizotypowa,
czyli wszelkie dziwactwa, ekstrawagancje, brak potrzeby nawiązywania relacji, płytkie relacje, instrumentalne relacje, unikanie ludzi, życie jak Nosferatu. To są wszystko też cechy autyzmu. To nie musi być zaburzona osobowość. To są też nasze potrzeby po prostu. I nasza ekspresja, nasz gust. Narcyzm. My jesteśmy tak przekonani często o tym, że mamy rację, ponieważ często ją mamy, bo myślimy bardzo logicznie, ale też mamy problem z przyjęciem cudzej perspektywy. Fajnie tak Mara Kłop powiedziała, że autysta to nie jest ktoś, kto mając perspektywę, jak się przesuwa, to widzi coś innego. Nie. Autystykowi perspektywa kuca razem z nim. My się musimy dopiero nauczyć, dowiedzieć, że jest możliwość patrzenia inaczej i nauczyć się tego. Natomiast mamy wrodzone, tak silne przekonanie o racji, dlatego że nasze racje są bardzo głęboko przemyślane. I jeśli nie zostaną zainspirowane przez drugiego człowieka, to nie zostaniemy zainspirowani do innego myślenia, to nawet nam nie przyjdzie do głowy, że może być inne myślenie. Że przekonanie co do własnego stanowiska, jakiś rodzaj przemądrzałości często. Też przesadzona ekspresja, znowu przesadzona ekspresja, na wielu osobach robią wrażenie narcyzmu, po prostu. Zafiksowanie na swoich pasjach, zafiksowanie na samym sobie, też na wielu osobach robi wrażenie, że to jest po prostu narcyzm. Borderline. Przywiązujemy się strasznie, jesteśmy dość niedojrzali emocjonalnie, strasznie łatwo nas zranić, bardzo łatwo nas zaniepokoić, zasmucić. Generalnie często nasze relacje, jesteśmy zaborczy w relacjach, bo po prostu nie potrafimy sobie poradzić z emocjami, z odrzuceniem, z izolacją. Bardzo często mamy lęki separacyjne. To z jednej strony, z drugiej mamy fiksację na ludzi, jak się po prostu zafiksujemy na kimś, to on jest dla nas całym wszystkim. I to jest tak, to wygląda tak bardzo skrajnie. I teraz znowu, jeśli się nie rozumie istoty tego, że to jest fiksacja plus jakaś tam, tak, niedojrzałość, lęki, ale przejściowa, plus ogromna emocjonalność, to po prostu wygląda jak borderline. Trzeba zrozumieć szczegóły. A żeby być zrozumianym w szczegółach, to musisz trafić na specjalistę, który zobaczy w tobie człowieka i się tobą zainteresuje i cię uszanuje. Uszanuje to, co ty mówisz, włoży wysiłek w wejście z tobą w kontakt. A większość nie włoży, nie. Histrioniczne zaburzenie osobowości, przerysowana mimika, często niesłyszenie, czy się mówi głośno, czy cicho. Rozchwiana emocjonalność, może nie rozchwiana, wybujała emocjonalność. Brak świadomości tego, jak jest się postrzeganym i jak funkcjonują inni ludzie, często sprawia, że jesteśmy teatralni i zwracający na siebie uwagę. Tak bardzo, że może to wyglądać na histrioniczne zaburzenie osobowości. Anankastyczna. Wielu z nas to są brudasy i syfiarze, takie brudasy i takie syfiarze, że o Matko Święta, ale jest też odłam nas, którzy mają fiksację w drugą stronę. To jest fiksacja na czystość i porządeczek. Do tego dochodzi jeszcze autystyczna potrzeba segregowania wszystkiego, porządkowania, systematyzowania, trzymania w systemie w ogóle. Często też nadwrażliwość sprawia, że no przecież ja ciągle myję ręce. Nie jest to OCD. Ja po prostu mam, ja ciągle, jak tylko trochę potu mi się pojawia na rękach, to ja już to czuję i mi to przeszkadza. Ja ciągle myję łapy. A potem one mi wysychają przez to, że je myję.
Więc smaruję kremem, a że mam sporo kurzu jeszcze w domu, to każda drobinka tego kurzu na tych rękach sprawia, że ja znowu muszę je umyć. Nie jest to OCD. Jest to nadwrażliwość na bodźce. Może to wyglądać na anankastyczną. Akurat mnie ciężko podejrzewać z moim syfem o to, że ja jestem anankastyczna. Ale na przykład moja mama ciągle coś segregowała. Ciągle segregowała. Ona tylko segregowała. Ona po prostu przychodziła do domu i segregowała. Pranie segregowała, dokumenty segregowała, w kuchni segregowała. To jest taka fiksacja autystyczna, taka potrzeba. Tak kochamy układać systemy, segregować. Daje nam to i poczucie bezpieczeństwa, i relaks. To nie jest nerwica i nie jest to anankastyczne. Ale może być tak zinterpretowane, jeśli ktoś nie rozumie istoty. Osobowość zależna. Powoli dojrzewamy. Bardzo ciężko nam jest zrozumieć świat, w którym funkcjonujemy, bo nie wiedząc, że jesteśmy autystyczni, nie wiemy, czym się różnimy od innych ludzi. I tym bardziej nie wiemy, dlaczego nie potrafimy się odnaleźć w ich systemie, a nie potrafimy się odnaleźć w systemie ludzi neurotypowych. Nie. Pojedyncze jednostki z nas potrafią funkcjonować jak przeciętny, zwykły człowiek. Zdarzają się wśród nas jednostki genialne, które robią kariery jak to geniusze. Ale jak to geniusze, a nie jak zwykły człowiek. Natomiast zwykły, przeciętny autysta nie rozumie, dlaczego nie potrafi funkcjonować w zwykły, przeciętny sposób. Dlaczego? Dlatego, że nie jest neurotypowy, a system jest neurotypowy. I dopiero gdy my siebie zrozumiemy i zrozumiemy ten system, to jest jakaś szansa, być może, że będziemy mogli w nim funkcjonować. Być może. Tak więc potrzebujemy kogoś, kto nas przez ten neurotypowy system będzie prowadził przez to życie. Weź chociażby pracuj w systemie 8-godzinnych zmian, jeśli twoja doba nie ma 24 godzin, bo jesteś autystyczny. Przeskakuj między zadaniami, jeśli twój mózg jest przystosowany do fiksacji i shutdownu później, czyli odpoczywania. Bardzo ciężko. Więc tak, jeśli masz rodzica, masz partnera, który chce przejąć jakoś prowadzenie, to zawisasz na tej osobie, bo ty nie rozumiesz świata, w którym żyjesz i nie umiesz w nim funkcjonować. I będzie to wyglądało na osobowość zależną, a przy okazji lękową. Dlaczego? Dlatego, że ty mówisz, że sobie nie poradzisz w tym świecie. Co więcej, rzadko chcesz widzieć ludzi. Dlaczego? Dlatego, że twój system nerwowy nie znosi ciągłej ekspozycji na ludzi. To nie są lęki. Ale w którymś momencie to już może dojść do lęków, no bo jeśli cały czas nie potrafisz się dogadać z ludźmi, nie potrafisz funkcjonować w świecie, to w końcu zaczynasz mieć fobię społeczną. To taki chyba przegląd. Nie przychodzi mi nic więcej do głowy na razie. Przegląd przez zaburzenia osobowości. Tak, jesteśmy bardzo wrażliwi, więc mamy też większą skłonność do lęków, więc diagnozuje nam się nerwica i fobie różnego rodzaju. Sama potrzeba dość ograniczonych kontaktów międzyludzkich jest bardzo często diagnozowana jako fobia społeczna. Bardzo często z powodu tego, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy, mamy stałe zaburzenia gospodarki serotoniną i wielu z nas ma depresję endogenną w związku z tym diagnozowaną, na przykład ja. I można sobie wyleczyć głowę, w sensie myślenie, a konstrukcja fizyczna ci zostaje. I potrzebujesz stale brać leki, żeby nie czuć lęków, które nie są związane z tym, jak myślisz, tylko z nadwrażliwością twojego układu nerwowego i żeby nie mieć oznak depresji. I teraz tak, jeśli tego wszystkiego nie rozumiesz,
to ty dostajesz cały czas informację zwrotną od świata, że jesteś nienormalny. Dostaniesz taką diagnozę, to ci jeszcze potwierdza. Nie możesz się dogadać z partnerem, z rodziną, oni ci mówią, coś z tobą jest nie tak, w ogóle jak ty funkcjonujesz, w ogóle jak ty żyjesz, no nie, jak ty myślisz, w ogóle jak ty czujesz, co ty w ogóle za dużo czujesz, za dużo myślisz. I myślisz sobie, Boże, 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 faktycznie jestem nienormalny. I to się tak nakręca, a przy autystycznej skłonności do zamyślania się na śmierć, bo tak mózg stworzony do fiksacji to jest mózg, który cały czas myśli, 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 myśli. Produkuje treści, produkuje, 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 przemęcza się i przepala. Możesz popaść w obłęd. On się zaczął gdzieś tam lata temu. Może depresją poporodową. Może lękiem przed tym, że ty sobie nie poradzisz w dorosłym życiu. A zapewniam was, że koło trzydziestki wszystkim autystom, których znam, po prostu się rypnął system. Może nie byłeś już dłużej w stanie ciągnąć bez SSRI-ów. To się wszystko nawarstwiało, nawarstwiało. W którymś momencie przyszedł kryzys. W kryzysie dostałeś złą diagnozę, nie dostałeś właściwej pomocy, i to już jest kula śniegowa, która się toczy i cię po prostu zmiotła z życia. Po czym tak naprawdę poznać zaburzenia osobowości? Po tym, czy popełniasz ten sam błąd całe życie? Czy próbujesz różnych rozwiązań? Czy potrafisz zmienić perspektywę? Osoba, do której dzisiaj kieruję ten film, to jest osoba, która zmieniła perspektywę na mnie. To znaczy, ona walczyła ze mną przez jakiś czas, a jednak wróciła. Zobaczymy. Być może faktycznie ma zaburzoną osobowość i zaraz znowu się zacznie walka. A może nie. Dopóki masz nieprzepracowane problemy ze sobą, to tak możesz powtarzać jakieś błędy. Ale zaburzenie osobowości polega na tym, że ty masz tylko jeden sposób postępowania w życiu i uparcie go stosujesz, niszcząc sobie życie skrajnie, skrajnie. Nie przez depresję, nie przez nerwicę, tylko przez twoje przekonanie o tym, jak należy postępować, a jak nie należy. Jaki jest świat, jacy są ludzie. I nie jesteś nic w stanie zmienić. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby grube diagnozy, czyli diagnozy zaburzeń osobowości, wystawiać jako ostatnie, dlatego że to są diagnozy mówiące o tym, że rdzeń twojego ja jest po prostu do niczego, a twoje szanse są takie. To jest diagnostyka pełna nienawiści do człowieka i braku szacunku dla człowieka w ogóle, dla dramatu egzystencji w dzisiejszym świecie, w którym no, ewolucja nie nadążyła za kulturą. Jesteśmy wszyscy w sytuacji, w środowisku, w którym ciężko jest być zdrowym. Ciężko jest się dobrze czuć. Natłuk informacji, stresów, obowiązków, niejasności, sprzecznych interesów jest tak ogromny, że ciężko jest zachować zdrowie psychiczne w tym. Dlatego uważam, że
nie powinno się pracy z kimś i ze sobą samym zaczynać od, co jest ze mną nie tak. To powinno być na końcu, jeśli nic ci innego nie pomaga. A od czego zacząć? Dla mnie zacząć od, na co ja reaguję tak skrajnie i dlaczego. I tą drogą też się dojdzie do diagnozy zaburzeń osobowości. Ale wyeliminuje się wszelkie prawdopodobieństwo, że jest się po prostu osobą bardzo wrażliwą. Że się czegoś nie rozumie, niewłaściwe znaczenia podkłada pod określone terminy. Często nasz stan psychiczny jest po prostu nieporozumieniem pomiędzy nami a językiem, którym się posługujemy. A diagnoza zaburzeń osobowości to jest diagnoza, że ty jesteś nieporozumieniem. Po prostu. Dlatego powinna być ostatnią, a nie pierwszą. Dlatego jeśli ktoś ci sugeruje, że być może po prostu jesteś autystą, poznaj temat. I zadaj sobie na każdym kroku pytanie, na co reaguję tak skrajnie i co mi może pomóc. Reaguję skrajnie na dźwięki. Niektórzy autyści używają Defenderów. Reaguję skrajnie na dotyk. Znaczy, moja skóra czasami czuje dotyk, no, którego prawie nie ma. Dotyk słońca, dotyk wiatru, dotyk moich własnych włosów, ciuchów. No to jest hydroksyzyna. Reaguję skrajnie emocjonalnie na sytuacje z innymi ludźmi. Uczę się więc psychologii, żeby ich rozumieć. Uczę się komunikacji, żeby innych ludzi rozumieć, żeby nie bolało mnie tak bardzo to, co oni robią, bo oni często nie chcą mi zrobić nic złego, a ja i tak to odbieram jako krzywdę. Bo jestem skrajna emocjonalnie. A mimo wszystko, w mojej ogromnej nadwrażliwości emocjonalnej, udało mi się poznać jakiś zen, do którego często mam dostęp. I to jest możliwe dla każdego. Tylko trzeba doświadczyć, wiedzieć, co to jest w ogóle. I to jest wszystko do zrobienia. Tylko to jest ogrom wiedzy o sobie i o innych. Nie da się od tak załatwić szczęścia, dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Nie da się. Zaakceptuj to, że to będzie trwało lata. I że to jest w twoich rękach. A nie, że to jest jakieś zewnętrzne coś, co uczyniło cię kimś niezdolnym do bycia normalnym i szczęśliwym. Dziękuję. 1% dla przemocni to dzięki Fundacji Fani Mani bardzo prosta sprawa. W PIT wpisujesz po prostu Fundacja Fani Mani. Nie przemocni, Fani Mani. KRS Fani Mani to 0000 50 72 34. A jako cel szczegółowy wskazujesz przemocnie po numerze ID Fundacji Fani Mani, której przemocnie jest beneficjentem. I ten numer to jest 4280. Więc jeszcze raz. Organizacja Fani Mani, KRS, podany na tym obrazku. Znajdziesz go też na Facebooku. Cel szczegółowy 4280. Dziękuję.